Sebastian Buchała. Przychodzi pokojówka do pokoju hotelowego. Klient nieco zmieszany mówi: dzień dobry. Dzień dobry, odpowiada pokojówka. Zasłałem łóżko. A to dziękuję bardzo. No chyba nie bardzo. To mnie bardzo śmieszy. Ale a propos R, opowiadał mi kiedyś Paweł Wilczak, jak z Asią Brodzik byli na rynku na stadionie dziesięciolecia. Przecież wtedy był rynek na stadionie dziesięciolecia. I chodzili tam i tam były takie megafony i nagle taka słychać damski głos i mówi tak: auto WW9955L, ale nie L, tylko L, bo ja nie wymawiam L. To było strasznie śmieszne. Lecimy dalej. No to ci powiem, taka szóstka. Dobra? Szóstka, bo to znałem tak i tego w innej wersji, takiej szybszej. No, to Adaś już się z tego śmieje. Za sam nick dostajesz 7, mocne 7, król ochlapusu. Dlaczego jajka nie potrafią dochować tajemnicy? Bo pękają, gdy się robi gorąco. Adaś, śmieszycie to? Jak najbardziej, jeszcze jak. Dobrze, no to kto masz, powiem ci, król ochlapusów 7 za nazwę, a za żart tak 5. O czym myśli zawałowiec przed stosunkiem? O, to coś dla wujka. Co mu pierwsze stanie? Ale nie dodałeś, że płciowym. Ja myślałem, że stosunek chodzi do ludzi, wiesz, do zwierząt, że mu pierwsze stanie. No, ja to słyszałem kiedyś. Tak, 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 tak. 6. A mężczyzna opił się na weselu, obudził się w nocy na cmentarzu, księżyc świeci, marynarka gdzieś się podziała, biała koszula w strzępach, niepewnym krokiem ruszył do wyjścia. Po drodze zauważył, że grabarz kopie grób. No to jak się na cmentarzu, postanowił go przestraszyć, podkradł się na skraj grobu, uniósł ręce do góry i krzyknął: uuuu! No, a grabarz kopał dalej, nawet się nie obejrzał. Spróbował drugi raz. Znowu: uuuu! Reakcji żadnej. Machnął ręką, ruszył do furtki. Dotyka klamki i nagle ktoś go z tyłu mocno łopatą w łeb. Wychodzić z grobu możesz, straszyć możesz, ale za ogrodzenie cmentarza nie wychodzimy, powiedział grabarz. Tak, znałem to. To taka piątka, piątka. 12 Dawid, 12 F. Na arce Noego. Noe słyszy pukanie do drzwi. Kto tam? Hipopotam. Znam taką długą wersję, że się opowiada długo, długo. Dobra. No, 6. Daniel Więcek. Środek zimy, ostry mróz, wszystko zasypane. Siedzę sobie spokojnie z kubkiem gorącej czekolady, a teściowa cały czas chodzi i gapi się w okno. Jeszcze 2 dni będę musiał wpuścić do środka. Ja to znałem, to dostałem jako mem. Ja lubię takie kawały, które są takimi kawałami, takimi sadystycznymi. Troszeczkę, nie? W takim swoim przesłaniu. No to tak 5. Facet słyszy odgłosy wystrzałów w szafie. Otwiera szafę, a tam marynarka wojenna. No. Kiedyś był taki żart, pamiętam, Laskowika. Facet dzwoni telefon do faceta. On odbiera, jeszcze były budki telefoniczne, nie? Ale przecież odbiera w domu i słychać takie odłożył słuchawkę, żona mówi: kto dzwonił? Nie wiem, ktoś z automatu. Taki był żart. No, to jest z 5 punktów tak gdzieś. Fachman TV. Jak się nazywa chuda żona szlachcica? Magnat. To nie śmieszne jest. Dobra, 5. Jak się nazywa mnich odpowiedzialny za podatki? Brat Pitt. No to stare, nie? Brat Pitt. To już to znamy. No 4. Archie Marchi. Prowadzi morderca dziecko do lasu. O kurde, się zaczęło brać. Ojej, trochę się boję, ciemno tu. A morderca, a co ja mam powiedzieć, będę wracał sam? To znałem. No 6. Kuba Wilczyński, witam. Mam jedno pytanie jednego suchara. Jak na Hawajach mówi się na samicę dzika? Aloha. No, 4+, słuchaj. Daniel Herej. Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, pies mnie pogryzł. I co, był wściekły? No, zadowolony to on nie był. Znałem. 6. Dobrze, Danielku, 6. Dlaczego budynek Sejmu jest okrągły? A kto widział kwadratowy cyrk? Znałem. To jest dobrze. Jak się nazywa japoński złodziej flamastrów? Koshimazaki. Dobra, no, piątka, siadaj, piątka. O, jaracz 23, nie wiem, czy od jarania, czy od jaracza teraz tego prawdziwego. Przychodzi wrona do lekarza z pończochą na głowie. Lekarz pyta:
Co pani dolega? Wrona. Nie pi***ol, to jest napad. Jaracz. Co ty jarałeś? Kurde, no dobra, no, no pięć, sześć, sześć, żeby nie było na mnie. Wrona przychodzi z... Ja pierdolę. No dobra. Jak przyjmują komunię we Włoszech? Ciało Chrystusa, odpowiedź. Kurde, nie mam tego, ty. Adaś mi wytłumaczył. Ciao, rzeczywiście, ciao Chrystusa. Ciao Chrystusa. Ciao Chrystusa. Sześć, no dobra. Przepraszam, czyli znowu, ja palę żarty. Słuchajcie, ja muszę wcześniej jednak czytać. Coś ze mną jest nie tak. Jacek Połubok, żart pana Cezarego. No, ciekawe. Zięć mówi do teściowej, ale mnie plecy bolą. Teściowa, na ból pleców to maść zjadł żmii, tak? To mamusia napluje mi na plecki. Tak, pamiętam. Dałbym sobie 10, ale nie wypada. Przychodzi baba do lekarza z pługiem na plecach. Lekarz na to, o rzesz ty. No to, zrozumiałem. Dobra, 7, 6. Przychodzi baba do lekarza i mówi, że ma kamienie nerkowe, a lekarz na to, proszę zjeść papier, papier bije kamień. Bije kamień, niech to, ja nie zrozumiałem. Zrozumiesz to, Adaś? A, papier, kamień, nożyce, Gwizdakster. Co mówi zatroskany matematyk, widząc liczbę parzystą? Musisz być dzielna. 6. WZI Wysmarz. Facet śpi w hotelu w łóżku piętrowym na dole. Nagle obudził się, gdy coś zaczęło kapać mu na głowę. Już się boję. Patrzy, a tam nad nim na materacu brązowa plama. Wstaje i zaczyna budzić typa, co śpi nad nim i mówi, panie, obudź się pan, zesrałeś się. Facet się odwraca i mówi, nie śpię. No tak. No dobrze, słuchaj, Wysmarz. No 5. No, mocne takie. Powiem szczerze. Tomasz Kazimierczak. Co mówi rdza do rdzy? Poloneza, czas zacząć. Tak, no to znałem 5. Pani nauczycielka na lekcji WF pyta się Jasia. Jasiu, a ty te nóżki masz tak krzywe od małego? Jasiu na to. Nie, od kolan. Śmieszy cię to. No gra słów. 5. Dlaczego gwardziści w Watykanie nie mogą grać w bilard? Bo papa mobile. Tak, to znałem. Inferno 26. Zawsze płakałem, jak tata kroił cebulę. Cebula był dobrym psem. Ja pierdykam. No można i tak. 6. Wiesz, taki bolesny ten żart. Co mówią policjanci w restauracji? Przyślijcie posiłki. Uwielbiam policji. 6. Przychodzi lekarz do pacjenta i mówi, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą pierwszą? Złą. Musimy panu amputować obie nogi. A dobra? Sąsiad z łóżka obok chce kupić pana kapsie. To dobra, no tak 6. Light Vandergrift. Czemu noże nie poszły do nieba? Bo są potępione. No 6, no to fajne. Przychodzi chłop do biblioteki i mówi, poproszę książkę Gala. Anonima? Pyta się bibliotekarka. No to trudno, do widzenia. Rozumiem. To tak, no to dobre, dobre. Taka dobra piątka. Kupson Bubzon. Jest jazda, nie? Dlaczego piekarz nikogo nie obraża? Bo może tylko schlebiać. No, takie sympatyczne. 5. Spotykają się dwie znajome. Moja córka ma tylko 5 i 6. Biedactwo. Próchnica jest okropna. Ma tylko 5 i 6. To tutaj nie ma nic. No w tyle, no dobre. Peter MTW. Przychodzi baba do lekarza z krzesłem na głowie, a lekarz, proszę siadać. No co, no widzi krzesło? No. Proszę siadać. 5. Bajki po polsku. No to ciekawe. Co mówi biolog, jak znajdzie 10 zł? Łodyżka. Ale się uśmiałem. 6. Pietruszka. Pierwszy nieautorski żarcik, stary suchar, liczę chociaż na 4. No ale tak, no dobra. Czemu beton nie ma pracy? Bo go wylano. 5 ci dam. Elat. Jestem żabą. Kumasz? Ale się uśmiałem. 6. Papicz. Papiczyż.
Znasz taki film jak Zatwardzenie? Może dlatego, że jeszcze nie wyszedł. 6. Jak nazywa się były Pumy? Pumex. 6. Kuba Crazy. Na co czeka bokser w Meksyku? Na czos. Ty, to taki prawdziwy bokser, jak zębów nie ma, nie? Na czos. Na czos czeka bokser w Meksyku. Na czos. No dobra, trudno. 6. No. Ziutek Music. Ulubione powiedzenie cukierników. Ciasto pieniądz. Dobre, 6. Jaka jest ulubiona zabawka Kaszubów? Jojo. Jo, ale to nie je ani pizze toba ci wąty. Da się śmieje. Jojo, bo oni mówią jojo, ale to nie tylko na Kaszubach, słuchajcie, w Toruniu ja to słyszałem. Adam Czupryński. Jak nazywa się grecki bóg czystości? Domestos. No gdzieś mi tam słyszałem. Kurna, żart musi być śmieszny. One są dowcipne, te żarty. To mało śmieszne.